Uczymy się z prac Bala Sulama, wstęp do księgi Zohar, strona 460, punkt 30. Praca Bala Sulama, wstęp do księgi Zohar, punkt 30. Przeszliśmy do tego czasu wyjaśnienie Bala Sulama o tym, że nasz świat przechodzi. Jak przechodzimy przez etapy rozwoju? Nawet jeszcze do tego, zanim zaczniemy odczuwać się istniejącymi, jak się działo rozwój światów i kilim, jak się pojawiły światy, jak to się działo do naszego czasu, Malchut nieskończoności, pierwszy stan, później drugi stan, jak dusze przechodzą razem z systemami światów, rozwój, póki dochodzą do trzeciego stanu, stanu naprawionego. I ten trzeci stan, który tak jakby się znajdował w pierwszym stanie, ale znajduje się tam tylko w potencjale, w sile stwórcy. A my, siłę stworzenia, co nazywamy, dochodzimy do trzeciego stanu, martykum końcowego, samodzielnego stanu, kiedy odczuwamy to już jako pełnocenne. To jest to, co wyjaśniał Bala Sulam w formie systemu. Jak to przechodzi przez systemy. A teraz mówi z punktu widzenia indywidualności człowieka, kiedy człowiek indywidualnie przechodzi przez te etapy rozwoju, przez swoją duchową drogę. I tutaj dzieli to tak jak gdyby na 70 lat ludzkiego życia. To nie jest 70 lat naszego cielesnego istnienia oczywiście, ale duchowy proces, przez który przechodzimy. I tutaj wyjaśnia nam, że też można to podzielić na kilka części. Pierwsze do 13 roku życia, kiedy zaczynamy ten proces, kiedy jak się człowiek rodzi, czyli punkt w sercu, kiedy zaczyna z nią pracować. Póki nie naprawia się i zaczyna przez to, że spełnia przykazania i to wypełnienie jest ograniczone. To się nazywa do 13 roku życia. Oczywiście nie mówi się o naszym ciele 13 lat wieku 13 roku życia, tylko mówi się o duchowym stopniu. I uczymy się razem z Wami przez nauce 10 sfirot, 9 części, 10 czy 11 o tym, że są etapy rozwoju. Ibur, zarodek, później Mohin, dojrzały stan. I w Iburze, w zarodku, w tym stanie też jest podział na 3 i Bur Miham. Katrucie w małym stanie też mamy karmienie i dorosłość. I wiek 16 lat, 13, 20, 70, 120, chociaż urzeczywistnia się na razie tylko u wybranych przedstawicieli. I teraz przechodzimy przez naszą duchową drogę. Co się uczymy? Przedłuża nam opisywać to. Doszliśmy do drugiej części. To, jeżeli to nie jest ten drugi stan, o którym żeśmy się uczyli, z trzech pierwszych, pierwszy, drugi, trzeci stan. Istnieje nieskończoność, zejście do drugiego stanu, później do trzeciego stanu, a tutaj idzie podział z 70 lat rozwoju człowieka, to znaczy 70 lat rozwoju Malchut, które się składa z Hagaty Ni, Zerampin. I to się odnosi, dlatego się nazywa 70. I proszę bardzo, to jest drugi okres. Drugi okres od 13 roku życia i dalej, kiedy przekazuje się siła punktu znajdującego się w sercu człowieka, pojawiającego się odrodną stroną części duszy, ubranego w pragnienie otrzymywać od momentu urodzenia. I przebudzenie następuje nie wcześniej niż przez 12 lat.
I wtedy człowiek zaczyna przechodzić do władzy systemu czystych światów. W tej mierze, w której zajmuje się Torą i przykazaniami. Widzimy, że to ten okres ten nie jest prosty. To nie jest tak po prostu się dzieje, nie przychodzi tak po prostu do człowieka, tylko każdy z duchowych etapów następuje po wielkich naszych wysiłkach. Co on mówi? Zaczynając od 13 roku życia i dalej, kiedy dana jest siła punktu w sercu człowieka i jest odwrotna strona, ubrana w pragnienie otrzymania, to jest odwrotna strona duszy, to jest punkt w sercu, ubrane w sercu, czyli pragnienie otrzymywać od momentu jego narodzenia. No po prostu tak i ten stan się nie zmienia. Punkt w sercu znajduje się wewnątrz serca, wewnątrz pragnienia. Ale przebudzenie następuje nie wcześniej niż przez 13 lat. I dalej, 13 lat. Tutaj mamy na myśli przebudzenie się serca w stosunku do serca, do pragnienia otrzymywać. I zaczyna odczuwać, człowiek zaczyna odczuwać się już bardziej, jak zaczyna obserwować ten punkt za tą właściwością, za pytania Hisarona, który się nagle w nim pojawił. I wtedy człowiek, to znaczy dochodzi już do dorosłości. I wtedy zaczyna przechodzić do podwładze czystych światów, co to znaczy, to w tej mierze, w której się przebudza w nim punkt sercu i przez to jest związany, zabija światami czystymi. I zgodnie w nim budzi się jeszcze zrozumienie, takie jak gdyby nieczyste światy i jest w pośrodku między prawym i lewym, światami czystymi i światami nieczystymi. I wtedy? I w czym właśnie? No dlatego, że zajmuje się Torą i przekazaniami. Na ile on teraz wypełnia różnego rodzaju działania, które mogą rozwiązać z czystością czystymi światami. I w tym samym zwiększa się nieczyste światy. Jedno przed drugie stworzył Stwórca wbrew drugiemu. To jest w jednym świecie. No, dusza znajduje się między dwoma systemami i zaczyna się proces takiego szlifowania, powiedzmy, naprawy. I podstawowa rola tego okresu dojść do duchowego świata, zwiększyć go. To znaczy, co to znaczy duchowego? Dla darowania, bardzo dobrze. Dlatego, że pragnienie otrzymywać nie ma ani duchowego, ani materialnego. Albo jest dla darowania, to jest duchowe, dla darowania duchowe, a drugie jest dla materialnego, dla otrzymania. I dlatego nie patrząc na to, że w ciągu 13 roku życia doszedł do ogromnego pragnienia otrzymywać, to znaczy teraz budzi się w nim coraz bardziej większe pragnienie otrzymywać, jeszcze jest niezakończony jego wzrost. Na ile zakończenie wzrostu pragnienia otrzymywać jest tylko pragnienie do duchowości. Nie zwracajcie uwagi na 13 rok życia. Balasulam to specjalnie napisał, żeby zaplątać ludzi. Miał na myśli, chciał to zrobić, a później i do 13 roku życia pragnienie otrzymywać, które otrzymało pragnienie otrzymać, chce połknąć całe bogactwa tego świata i wszystką, całą sławę. I wiadomo, że cały ten świat nie jest wieczny i każdy znajduje się w nim tylko jak cień z niczego. Pojawi się i nie ma go. Tak jak przyjmuje ogromne pragnienie do duchowości i wtedy chce połknąć całe to dobro przyszłego świata i wiecznego dla swojego napełnienia. Oprócz, to wszystko oprócz tego świata. To, że pojawia się ubraniem jego na wieczność. Czyli cel wielkiego pragnienia otrzymywać, zostawia pragnienie otrzymywać duchowe. To znaczy wtedy, gdzie jest Immanuel? Uciekł, tu jest. To wtedy nie będziesz chciał mieć jeepa, ani domu, ani willi. A co jeszcze tam było? Jaka willa? Jaki jeep? Będziesz chciał jakąś furmankę zamiast jeepa?
A zamiast wilico tam można na przykład, no jakiś tam, szak. No tak, dżipa 4 na 4, tak, jasne. Powtarza tutaj i chcę zapytać tutaj raz na zawsze. Mówi, że jest materiał i trzeba go naprawić i zaczyna wchodzić władzę czystych światów, przyjmując Torę i przykazania. Chciałem zapytać pana Raf, czym więcej człowiek wchodzi w świętość, tym więcej dostaje nicości. Czyli co, wchodząc w to, nie wolno uciec w pogrążenie do klipy? Przecież mówimy o Hiszana. Przecież to nie jest tak, że człowiek się zajmuje kabałą i zaczynają się u nich masa problemów, dlatego że zajmują się świętością i widzą, że pojawia się masa problemów. Jak możemy uciec od tych wszystkich przeszkód i zajmować się kongresem, zajmować się świętością? No popatrz, co ci mogę powiedzieć. Jeżeli są uderzenia, to nasze zwierzę sami nie zdajemy sobie świadomości, jak wielcy ludzie, najwięksi kabeliści i mimo wszystko też powinni przeprowadzać naprawę z samych najniższych na poziomie zwierzęcych stanów. Dlatego, że to jest pełne 10 chwil. I nic na to nie poradzisz. I dlatego... Ciesz się tym grzesznikiem, który się wtedy odkrywa. No, mogę się cieszyć ze swojego grzesznika, ale bardzo ciężko się cieszyć z grzesznika, który się pojawia u przyjaciół. To tak, jakby to było twoje. Jeżeli ty mówisz o siebie, że mnie jest lekko oddalić, to zjednoć się do nich, odłóż, oddal to w nich, razem z nimi, to, co się dzieje z nimi. Ich grzeszne... Ich problemy, ich grzechy. Jak to zrobić? No, na tym cała sprawa polega. Jak dojdziesz do kli, otwarcia światła, naprawy duszy, jak to robisz? To wszystko są części twojej duszy tutaj przed tobą. No, pozbieraj je. To się nazywa czasem zebranie stada. I wtedy odkrywasz studnie. I wtedy można pić tą wodę Tory. Jak to się robi w myśli, fizycznie, co powinienem robić? Oddalać te wszystkie przeszkody? Pan mówi często, nic ci nie pomoże. Dlaczego? Nie pomoże. Nie wiem. Zamiast ciebie ja bym w ogóle bym poszedł do domu na twoim miejscu. No co, uciec? No spróbuj. No i co? No zobaczymy, na ile ci będzie łatwiej. To będzie to za mną biegło, jak odejdę? No oczywiście. No jak to praktycznie zrobić? Praktycznie? Nie zapominaj o zjednoczeniu. Nie zapominaj o zjednoczeniu. I na tym cała sprawa polega. Nie zapominaj o zjednoczeniu. A jeszcze stara się, żeby wszyscy też nie zapominali. I wtedy podtrzymają cię, ciebie, a ty ich. Nie ma innego rozwiązania. Po prostu powinieneś być przyczyną. Wzywaj każde zjednoczenie, jakie tylko możesz. Tylko przez wzajemność można dojść do sukcesu. Co to znaczy dojść do sukcesu? Dojść do tego, żeby nasłodzić Stwórcę. No, on później też będzie. Później też będziesz miał przeszkody. No przeszkody. No, zjednoczenie samo sobie to jest straszna rzecz, ale robisz to po to, żeby jego napełnić? No oczywiście, że to nieskończona praca. No teraz ja dostarczę mu na schodzenie, on dalej będzie mi stawiał kije w koła i to się tylko będzie zbierać cały czas. No mówią, że jest koniec. Mówią, że jest koniec. Ja jeszcze nie wiem. No, mówią, że jest. Bardzo dobrze, przedłużymy. Gdzie jesteśmy? 31 punkt.
tej banot hafaf. A ta bidiuk, ta sumea. Jest powiedziane, że pijawka ma dwie córki. I tak samo się o tobie mówi. Zawsze masz pretensje, Cwika. To o tobie jest. Jest powiedziane, że pijawka ma dwie córki. I w czym są ich pretensje? Pijawka to znaczy ad, a grzesznicy, którzy wpadają pod ad, są jak psy, gał, czyli chcą połknąć cały świat. I to i przyszły, czyli daj mi bogactwo tego świata i daj mi bogactwo świata przyszłego, tak? No to tak, to jest nasza przyroda. To dobrze, pośmiać się, kto tu się śmieje, to ty się śmiejesz. No, i mam, no. Jeżeli nie uciekniesz, to my się będziemy śmiać razem. Oczywiście, że jest to nasza przyroda. I tym się nie odróżniasz od innych. Zupełnie. W końcu człowiek chce połknąć obydwa światy. Ten, kto myśli, że już jest w obłokach i chce tylko przyszłego świata, to po prostu wszystko jeszcze kiedyś tam było. Nie, zrozumiałem, jaki tam byłeś ze skrzydełkami? Tak, śpiewałeś, latałeś taki, latałeś. No a później, póki usiadłeś na tyłku. I razem z tym jest to ważny stopień. I ważniejszy niż pierwszy stopień. Oprócz tego, że człowiek osiąga prawdziwy wymiar pragnienia utrzymywać i dane są mu do pracy cały materiał, który potrzebuje. Stopień ten doprowadza do liszma. Tak jak jest powiedziane przez mędrców, zawsze człowiek powinien zajmować się torami, przekazaniami do liszma dla siebie, na ile tym przez to samo przechodzi do liszma dla sporcy. To znaczy, nie bójcie się tego, że znajdujemy się w takich pragnieniach czasami, że w ogóle jakie takie mogą być. Gorsze niż cokolwiek może być na tym świecie. Każdym z nas siedzi nasze pierworodny człowiek, ten zbiór najgorszych tych rzeczy. To znaczy, dokładnie, nawet czegoś takiego jeszcze nie odkryliśmy. I nie trzeba się bać. Dlatego, że właśnie akurat dzięki naprawie człowiek pojawia się coraz bardziej i bardziej. No co? Nie zgadzacie się? Amen. Z tobą wszystko w porządku? Ty, tak było coraz lepiej, lepiej, lepiej i nagle... Jeżeli jednoczymy się w grupę, to tak jak mówi Bala Sulam, jestem rad, że grzesznicy się odkrywają. Dlatego, że grzesznicy, którzy się odkrywają, przez co pomagają mi jeszcze bardziej nabrać siły w grupie. Dlatego, że nie mam gdzie się schować. Jestem w obowiązku. Bez tego nie potrzebowałbym przyjaciół. Popatrzcie, w jakiej formie przychodzą różnego rodzaju problemy. I spróbujcie rozwiązać je przez grupę. Właśnie przez grupę. I zobaczycie, na ile dokładnie są podobne te wszystkie problemy. Dokładnie są i uduchowienie, i różne odczucia. Wszystko, co się dzieje, dokładnie to podchodzi do waszego, odpowiada waszemu podłączeniu do grupy. Tylko dlatego to się stało. Oprócz tego nic nie istnieje. To znaczy, ty możesz zobaczyć po tych wszystkich problemach i po tym, jak starasz się wejść razem z nimi do grupy. Możesz zobaczyć, gdzie w gruncie, gdzie były te miejsca, gdzie nie weszłeś, gdzie nie zaistniało tego połączenia. W tym konektorze twoim brakowało, w tym konektorze tak jak gdyby kontaktu, który nie wprowadziłeś poprawne zjednoczenie, to znaczy nie byłeś w stanie zamknąć kontaktu, a teraz już go zamkniesz. No, popatrzcie. I dlatego ten stopień
następuje po 13 roku życia, który jest określony jako czysty stopień. Dlaczego? Dlatego, że tutaj odkrywa się, odkrywają się takie rzeczy, że zmuszają Cię poruszać się do przodu, co jest sensem, co jest powiedziane, służąca, służąca gospodarzowi, czyli święty świnie, to jest gospodarz. To znaczy, służąca przychodzi do stopnia Lishma, jest godna połączenia z świniem w wyższym roku, czyli jest możliwość w pełni dla otrzymania, które jest wbrew jedno do drugiego, ale tak wszystko jest zbudowane, że porusza człowieka, po prostu ściera go. Tak, to tak jak płucze go, jak w maszynie do prania i zmusza do oczyszczenia się od brudu i dojść do naprawy. I to jest ta służąca święta, która doprowadza i służy szynie. Ale obowiązany jest człowiek robić wszystko od niego zależące, żeby dojść do Lishma, dlatego że nie skieruje na to wszystkie swoje wysiłki, nie dojdzie do stanu Lishma, upadnie do śmieci służącej, czystej, dlatego że brudna służąca zapłądzi człowieka, żeby zło Lishma nie doszedł do Lishma i o tym jest powiedziane, że zamiast gospodarza jest i daje możliwości człowiekowi przybliżyć się do gospodarza, czyli do świętej Szchiny. Czyli tu jest duże niebezpieczeństwo i w gruncie rzeczy widzimy, niestety, czasami objawy takich stanów, kiedy człowiek nie używa poprawnie to, co otrzymuje. I tak jak gdyby stara się używać wszystko to, co przyjął do tej pory, ale nie w stronę zjednoczenia. I w tym jest podstawowa orientacja. To jest to, co widać. Jeżeli go odrzuca go na bok, to znaczy, że on przychodzi do nieczystej służącej. Wzmacnia się, zaczynają się większego rodzaju dumy, różnego objawy takie, już jest męcem wielkim, jeszcze, jeszcze. I tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać. A ostatni stopień tego okresu, żeby chciał nasłodzić się Stwórcą, podobny do człowieka w naszym świecie, który ubolewa z wielkim pragnieniem na tyle, że tylko to pali się w nim i w dzień, i w noc. I tak jak jest powiedziane, pamiętając cały czas o tym, nie pozwala mi to spać. I jest powiedziane o tym, że drzewo życia jest jak 5 stopni duszy, jest drzewo życia przedłużające przez 500 lat, dlatego że każdy stopień to jest 100 lat, co przychodzi do człowieka, otrzymania wszystkich 5 stopni na Ranhan, które pojawiają się w trzecim okresie. Wtedy otrzymuje już, osiąga w pełni drzewo życia na Ranhan, w pełnej mierze. No, pytania. No, dużo rąk. Oren. No, tutaj jest napisane, że podobny do człowieka, który stara się, kto odczuwa to, że pali się w nim w dzień i noc, ale to odczucie dobre? Ja nie mówię o dobrym, tylko Pan powiedział, że człowiek otrzymuje stany, kiedy powinien związać wszystko ze zjednoczeniem, ale problem w tym, że nie używamy tego. Jeżeli decyzja jest poprawna, jeżeli to wiąże każdy z jego stanów, jego decyzja, która prowadzi do zjednoczenia, to jest poprawna decyzja. No, ale jak człowiek otrzymuje, no tutaj ten materialny tutaj podział, które idzie za nim dzień i noc i odrywa go od duchowości, od duchowego rozwoju. Zmienia mu zainteresowania. Jak on ma z tym walczyć? No, ma uczucia, no, niby żeby pójść nad rozumem. Ma uczucia,
że ten materialny podział zaczyna dominować nad rozumem. Co robi wtedy? Nic nie może zrobić. Jaka jest decyzja? Żadnych decyzji nie ma. Nie ma decyzji. Decyzja jest tylko w grupie. Co to znaczy? W środowisku, które zwraca się do ciebie, sąśnie tobą i wtedy ty możesz się pozbierać. Tak jakbyś cały był zakurzony. Przychodzi do ciebie grupa, sensie tobą, ty spada i nagle budzisz się i widzisz, że co się ze mną działo. No i tak. No jeżeli przyjdzie i ktoś wstrząśnie mną, czy będę się sprzeciwiał temu? No oczywiście, że tak, będziesz się sprzeciwiał, ale mogą do ciebie przyjść i strzepnąć, już podpisałeś z nimi umowę. Arwut, podpisujesz, wchodzisz tam, podpisujesz. No powiedzmy, przyszedłeś do mnie baru, tak jakbyś podpisał. Ja nie mogą się do ciebie się zwrócić i wymagać, a jeżeli mówisz im, zostawcie mnie w spokoju, nie chcę być z wami w związku, to wszystko od tego momentu dalej. Jest dla nas założeniem, żeby być w naszej grupie, jest to, że nie jesteś wolny, jesteś częścią wszystkich. Nieoderwalną częścią wszystkich, czyli mogą się do ciebie zwrócić i wymagać. Każdy przyjaciel, tak jak jego ciało, tak się to nazywa. No jak powinienem się do niego odnosić, kiedy przyjdą do mnie i zaczną mnie trząść? Mają prawo robić to, co zechcą. Co oni postanowią? Nawet jeżeli się sprzeciwiasz. Nawet jeżeli się sprzeciwiasz do tego, że nie rozumieją, że znajdujesz się w stanie, kiedy nie chcesz i sprzeciwiasz się do tego, że teraz po tym, że jaką wiedzę, no co, to nie masz nic oprócz zwierzęcego. Nie chcesz ich przyjąć i nie chcesz. Zostawcie mnie w spokoju, nie mogę. Nie mogę się podnieść. I co ode mnie chcecie? Leżysz w łóżku martwy. Bywają takie stany? No, bywają. No, proszę bardzo. I oni mogą zrobić wszystko. Pisze, że na tyle zamykają oczy, że dzień i noc nad nim to ma władzę. No ja się znajduję w takim stanie, że ten, że się materialne to się ma na myśli dla otrzymania. To mogą być, nie, może być niematerialne, ale duchowe. Nie wiemy, co to znaczy duchowe dla otrzymania. Tego nie wiemy. Na razie jakieś tam materialne pragnienie. Powinni przyjść przyjaciele, koledzy, koleżanki, to mamy na myśli kobiety i mężczyźni, nie jeden do drugich, tylko kobiety dbają o kobiety, a mężczyźni mogą też dbać o kobiety. Też to coś takiego może być, dlatego że ze strony mężczyzn i z kobiet to jest różnie. Porozmawiam o tym innym razem. Powinniśmy dbać o każdego przyjaciela. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, którzy przechodzą podobno, przez podobne stany, kiedy jakieś uderzenie jest materialne, czy tam z chęci nie są w stanie przedłużyć istnienia duchowości, być w poprawnym formie w związku z nami. No powiedzmy, ja jestem w takim stanie, kiedy pragnienie pali się we mnie do zjednoczenia i przechodzą przyjaciela i chcą mi pomóc. A ja nie. Nie masz miejsca, żeby wyrazić sobie uczucia. No ale ja myślę, że ja mam rację. Co ja mam robić? Nawet jeżeli masz rację, to nie możesz nic powiedzieć. Oprócz tego nic nie masz. Czy masz rację, czy nie, to tutaj już musisz porównać. A tutaj nawet nie masz co porównywać, dlatego że tylko w swoich myślach się znajdujesz. Nic nie możesz zrobić. Oni powinni się do ciebie zwrócić. Dać ci w policji strzepnąć się, żebyś się trochę obudził, żebyś troszeczkę ten pył z ciebie spadł i wypełnić jakieś działanie. Jakie działanie? No przytaszczyć się na piwo, czy na posiłek, czy na jakieś działanie siłą.
Nie, nacisnąć się na uszy, o, posłuchaj mądrości, tam, nie, nic nie słyszysz. Wszystko jest zamknięte, a działa ciało zwierzęce i przez to już pojawi się następujące. No jak ja się czuję w takim stanie, że oni mnie nienawidzą, oczywiście. Oni się nienawidzą, to nie wiem, to ty ich nienawidzisz, no to na pewno. No przecież przyszli mi przeszkadzać, no to co? No co ja mam z tym robić? Nic. A oni? I nie potrzebują od nich to, tego, żeby ich pobił. Ty, tobie nie wolno się sprzeciwiać. I nawet jeżeli się sprzeciwiasz, mają prawo, nie patrząc na to, zadziałać. Dlatego, że oni rozumieją, że ty teraz, że jesteś więźniem. Nic nie możesz zrobić. I przychodzą cię ratować. A co to za więzienie, w którym się znajduje? No, jak mnie posadzono do tego więzienia? Jesteś posadzony w swoim pragnieniu, pragnieniu otrzymywać, które napełnia się określanym jakimś takim niewielkim światłem czarnym, takim odwrotnym. I ona ci od tobą rządzi, co można na to poradzić. Nic nie zrobisz. Krótko mówiąc, tylko grupa. W tych sytuacjach, takiej sytuacji w ogóle nie ma co robić. Może byś tylko jeszcze czas nie przyszedł. Dlatego, że bywa takie zamknięcie światła, że czas nie pomoże. I póki grupa nie przyjdzie i nie wpłynie na człowieka, nic na niego nie wpłynie, nic nie pomoże. A później, powiedzmy za tydzień, ogląda się na zupełnie patrzy innymi oczami i nie rozumie, co się stało. I z jednego nie może się tego nauczyć za pierwszym razem. Takich stanów musi przejść przez co najmniej cztery. Jak już ma doświadczenie po czterech razy, to nie jest takie proste. To jest taka sinusoida. To jeżeli je pierwszy raz, drugi raz, a później on to otrzymuje doświadczenie i wychodzi na to, że muszą być cztery poziomy takie. I wtedy już jest w stanie troszeczkę analizować poprzedni stan. Tak. Każdy człowiek sam z siebie. Tak, ale my się nie liczymy w takich sytuacjach z człowiekiem. Nie patrzymy, czy on jest mądry, niemądry, chce czy nie chce. Oczywiście, że się usprawiedliwie sam siebie i ma różnego rodzaju pomysły i dowody. Nie mówimy o tym. On w naszych oczach po prostu, jak nie człowiek, po prostu worek, który jest pełny brudu. I w jakiś sposób powinniśmy nie pomóc mu, żeby się oczyścił. My powinniśmy go oczyścić. Dlatego, że nie ma tutaj komu pomagać. Nie ma nawet początku do czegoś. On jest w pełni napełniony. I każdy człowiek jest przekonany, że rozumie na swoją duchową drogę, a inny nie. No co ty możesz powiedzieć? Czy on może coś powiedzieć przeciwko temu działaniu? Nie liczymy się z tym, tego nie słyszymy. My działamy na niego, zmuszamy go. Jak jakimś tam działaniem. Mówimy mu, co robić i sami robimy na nim określone działania i tyle. Przyciągamy go, żeby się uczył, sadzamy go. Zadajemy mu pytania, żeby odpowiadał na nie. Wysyłamy go do kuchni, naciskamy na niego. Może są takie okresy, kiedy powinniśmy się zwrócić, porozmawiać z jego, powiedzmy, kierownikiem w pracy, żeby dał mu tydzień urlopu i gdzieś, tego rodzaju rzeczy na przykład. To wszystko po to, żeby go uratować. Powinniśmy rozumieć, że wszystko to, co się dzieje z nim, to jest dla nas. W końcu, co się dzieje z nim, to nie jest dla niego. I nie przez niego. Tak. Czasami człowiek myśli, że są rzeczy niepowiązane z duchowością, że to jest moje materialne, a w ogóle nie ma czegoś takiego, żeby nie było powiązane z duchowością. Nie ma czegoś takiego w rzeczywistości, żeby nie było powiązane. Co to nie wychodzi z jednego źródła? Czy to jest malchut nieskończoności, który się rozwija i potrzebuje naprawy? Co to znaczy niezwiązane? Jak w ogóle może coś takiego być? No, cała nasza realność jest
związane. Mówimy z duchowością. Przecież cały świat jest przezroczysty, ale to, co my robimy tutaj, to jest przygotowanie do tego, kiedy później przeskoczymy na rabinę. No a czy ja mogę znaleźć materialne takie pragnienie? Jak ja mogę brać udział w jakimś tam działaniu razem z nimi? Zmuszamy się do tego. My zwracamy się do ciebie, zmuszamy cię. Nie ma żadnych sił, nie masz ani rozumu, ani uczucia poprawnie. No ani żebyś podjął decyzję. I przychodzimy i mówimy ci, masz zrobić tak i postąpić w ten sposób. I tak. Nie proponujemy ci, żebyś pomyślał i postanowił. Mówimy, żebyś robił i wypełnił. My decydujemy, a ty go wypełniasz. No ja się znajduję w takim stanie. No jestem na granicy. Mogę odepchnąć albo przyjąć. Bardzo dobrze. Możesz powiedzieć, że wezmę policję, jeżeli nie zostawicie mnie w spokoju. No jak to siłę na to wziąć? Nie musisz nas nawet przyjmować. Przychodzimy i zmuszamy się. Jeżeli jesteś zwierzęciem, co robi zwierzę? Zwierzęcia, co się robi? Wieszają wam jakieś lejce i do przodu. Ty nie jesteś Adamem człowiekiem, nie ma nic w tobie z Adama. No jak? No w ogóle nie odnosimy się. Ty leżysz i przychodzi lekarz i on może ci zapytać się maksymum, jak się czuje, a później już on zaczyna mówić. Przynieść, zrobić to, zrobić mu to, tamto, wreszcie krew od niego odnosi się do ciebie. Jak do ciała. Dlaczego? Dlaczego, że co to jest dla niego? Ty jesteś dla niego kawałek ciała, który powinien ożywić i tutaj też powinniśmy się w ten sposób do ciebie zwrócić i odnosić się do ciebie tak jak do ciała, które trzeba ożywić. No tak, no ale tu jest ten absurd, jak zaczyna się taki materialny, taki podział, który zamyka mi oczy i przed jakimi siłami stoimy. To nie ma znaczenia. Tutaj nie ma niesprawiedliwości, nie ma żadnych myśli, nie ma tutaj co porównywać. Grupa podejmuje decyzję, chcesz być częścią tej grupy, to proszę. Jeżeli nie chcesz, to odchodź, ale ty podejmujesz decyzję tutaj. Oczywiście możesz powiedzieć, na razie panowie, dziękuję, jeszcze nie cały świat, jeszcze oprócz mojego Barucha jest jeszcze dużo więcej innych miejsc, ja wychodzę. Proszę bardzo, wychodź. To zgodę, że chcesz to być. Ale w naszym tutaj grupa może się zgłosić do człowieka i zrobić wszystkie działania w niej, żeby go ożywić. No właśnie o to pytam. Co mi da siłę, żebym zrobił poprawny wybór, kiedy ja chcę? Tutaj Stwórca uprzedzi. Podchodzisz do punktu, gdzie jest punkt, dlaczego Stwórca wysyła to wszystko dla człowieka, właśnie dla człowieka i dla grupy. No właśnie dlatego, żeby grupa się zwróciła do takiego człowieka i powiedzieli mu, że wypełniamy na tobą takie działanie i ty nie masz żadnego prawa, żeby się sprzeciwiać. I w ogóle nie masz żadnych możliwości nawet rozmyślać, co tak, co nie, a ty jak osioł, a my jak rosz, głowa i tyle. A ty mówisz, jak to może być, żeby człowiek nie uciekł? No i on nie ucieknie. Dlatego, że ty wypełniłeś poprawne działanie do końca. Dlatego, że Stwórca to wszystko dla nas przygotował. Tak. Gabi Wysocki pyta. Pragnienie otrzymać to zrozumiałe, ale jaka przyczyna jest to, że przyjaciele mają takiego stanu odłączenia od grupy i niemożliwości uczestniczenia. Nie myślę, że to jest poprawne działanie, ale czasami nie ma wyboru. (Śmiech)
dla zdrowia grupy. Przecież żyjemy w świecie, w którym istnieją prawa i nie kręcimy i nie wiercimy tym światem. Dlatego są problemy. Dlatego, że istniejemy w takim okresie przejściowym, nie mogę o tym powiedzieć. W zasadzie to jest działanie nieprawidłowe. No, w czasach Pana też były miasta wygnańców i ludzie byli wygnani. Widzimy w historii synowie Izraela, znajdując się w pustyni na Synaju, wyganiali, jak ktoś był zarażony jakąś chorobą na przykład. To istnieje nakaz w formie naprawy, to istnieje. Pytanie jest, na ile jest to usprawiedliwione, czy nie. Zapytajcie obu, żeby cały czas sprawdzał, co wypada, co nie. Bardzo mi szkoda tego, że kogoś tu nie ma. To z jednej strony, a powinniśmy w jakiś tam sposób bronić i rodziny, i samych siebie, i w ogóle. Jest dużo, istnieje dużo kalkulacji, które nie wyglądają jak duchowe. Wszystkie są powiązane ze źródłem, ale powinniśmy liczyć się z ogólną sytuacją. Dlaczego jest nieduchowa? Jeżeli świat, ogólny świat, jeżeli świat jeszcze nie znajduje się w naprawie, nie w procesie naprawy, to ja nie jestem w stanie robić jakieś tam kalkulacji, podstaw na... Też powinienem przeprowadzać kalkulacje, które odpowiadają temu światu. Krótko mówiąc, wszystko to nie jest takie proste. Co on mówi? A pan odpowiada. Mnie się wydaje, że to jest poprawne w stosunku do człowieka, który znajduje się codziennie w grupie tutaj. A co ma robić człowiek, który znajduje się w grupie na ciągu dnia, większość część czasu, znajduje się w zwykłym, codziennym życiu i wokół niego jest, robią działania, mówią takie rzeczy, które przeszkadzają mu na drodze duchowej. Jak człowiek ma się zachowywać w takim stanie, w takiej sytuacji, jak powinien reagować? Przecież nie wolno rzucić. No są takie stany, kiedy... że jak człowiek powinien się zachowywać z ludźmi, którzy są mu drodzy i przeszkadzają mu, są wbrew jego drodze. No jeżeli przychodzi do grupy, to może być... pomaga mu wewnętrznie. Ale przy tym, kiedy wraca, jak się powinien zachowywać? No, pytanie takie, jakie ma stosunki między nimi, czy są bliscy mu, to są jego przyjaciele, czy rodzina? No powiedzmy, ja mam rodziców. Obok mnie. Ja im nie zrozumieli. Nie rozumieli mnie w ogóle. Ja miałem 30 lat. Ja im nie zrozumieli. Syn 33-letni. Rozwijaj się. Masz biznes. Rozwinięty. Ojciec lekarz, matka lekarz, ty też zajmujesz się medycyną, masz wszystko, cały świat jest otwarty dla ciebie, działaj, nie. No, nagle wszystko zamknął, przyjechał do Nebrak, do małego mieszkanka. Po prostu takie, no, mieszka razem z 80-letnim dziadku i zaczyna dbać o niego i zaczyna się od niego czegoś tam uczyć, tory. Oni w pełni świeccy ludzie, ale przez to, że mnie kochali, powiedziałem mu, że w gruncie rzeczy szukałem tego całe życie i dla mnie jest to ważne i najważniejsze od wszystkiego. Nie zgodzili się,
ale zgodzili się, nie wiedząc, że nie można nic inaczej. Jeżeli dziecko już tak chce, chociaż to nie odpowiada całemu Twojemu spojrzeniu na wszechświat, niech tak będzie, ja to rozumiem. I później przejechali do młodszego syna, do Kanady, no i tam zostali. No co mam Ci powiedzieć? Nie mam co Ci powiedzieć. Jeżeli to są przyjaciele, to powiedz, no, my to bardzo przyjemnie, no i już. No i co? Jeżeli jakoś dobrze się odnosicie do mnie, jeżeli mnie kochacie, no to przyjmijcie to. Dlaczego? No co, ja wam jakoś tam naciskam na was, to zostawcie mnie w spokoju. Całe reszcie zostawię mi przyjaciół. Do jakiego poziomu można dochodzić, tak jak pan mówi, zostawcie mnie w spokoju. No to nie jest zostawcie mnie w spokoju. Do jakiego poziomu? No, sprzeciwu, czy odłączenia. Słuchaj, to wszystko zależy od tego, z kim masz do czynienia. Czasami rabasz też tak robił. Mówił, co ty chcecie ode mnie? Jak ja w ogóle z wami rozumiesz? Z kim jesteście, że wy rozumiecie? To kim jesteście? No to o kim ja jesteście? To zostańcie tam, gdzie jesteście, zostawcie mnie w spokoju. Tak nas... Ja nie, o, rzeczywiście rzucali go, że... Albo tylko i przeszkadza, kiedy ty się zajmujesz czymś tam, co wychodzi poza ramy jego normalnego życia. Jeżeli byś kochał piłkę nożną i chodzisz na ryby, nie wiem, jesteś wędkarzem, czy idziesz... To jest zrozumiałe dla ludzi. A to coś dziwnego, że co tam takiego znalazłeś. No to na początku to jest samolubne. Wszystko zrozumiałe dla ludzi, a tutaj to coś takiego. No i jeszcze do tego powiązane z sercem, w serce każdego człowieka. Nie chcę ci łapać ryb, czy nie chcę ci się samemu grać piłkę, czy tańczyć, to zrozumiałe. No, ale do takiego napełnienia jest potrzeba u każdego, tylko zależy to, jak, na ile głęboko jest to w sercu, ale istnieje. I ty przez to, że pokazujesz mu przykład, budzisz w nim ten fizaron, tą konieczność, on jeszcze tego nie rozumie, ale ty go już budzisz i jesteś dla niego tak jak gdyby faktorem, jesteś jakaś przeszkodą, jakąś, no tak, przeszkadzasz mu w czymś tam. Albo mu powiesz, no wiesz, no czegoś tam takiego żadnego nie ma. I zatuszuj to tak. I każdy człowiek, i w tym jest przyczyna sprzeciwu, każdy człowiek czuje, że jest coś w tobie, coś takiego, czego też ma tą konieczność do tego i pragnienie. No, wyprowadzasz go z równowagi. Zapomina o czymś tam, a ty mu przypominasz. No problem, no co zrobić. To bardzo delikatna sytuacja, kiedy widzimy, że człowiek z jednej strony samolubstwo, a z drugiej strony się sprzeciwia i się pyta, no czy mamy tutaj taką możliwość, żeby mu pomóc, przybliżyć się. Może dać mu jakąś broszurę do przeczytania, daj mu jakąś książkę. Masz przeczytaj, podoba się to tak. Nie, to nie. Nie mieszaj się za bardzo. Tak, potem ja z młodzieżowej grupy przypomina mi to stan jak w wojsku. Jesteś pod ogniem, chowasz się i masz taki konflikt, to się nazywa high fly, albo jak wychodzisz na zewnątrz z przyjaciółmi,
swoje życie stawiasz w niebezpieczeństwo. Jeżeli biegniesz, to jesteś tchórzem w ich oczach, jeżeli uciekniesz. I w wojsku mówiliśmy z żołnierzem, wychodź i walcz, dlatego że niebezpieczeństwo, jeżeli wyjdziesz i uciekniesz, to tak sobie już krzywdę duchową zrobisz. Na całe życie to cię będzie prześladowało. Metaforycznie mówię tutaj o Renowi wszystkim, chociaż wyobrażam, chociaż to ma dużo. Wychodź, walcz, oglądnij się na bok, przyjaciele są z tobą, albo wyjdziesz i na niebezpieczeństwo, niż masz przynieść sobie tromę duchową. Polegaj na przyjaciołach. Trzeba postawić się w niebezpieczeństwo. To jest dziwne, ale to jest dla duchowego zdrowia. Dbać o swoje duchowe zdrowie. To jest tak jak w wojnie, tak jak mi przypomniałeś. Jak biegnę do przodu, a strzelają. Ja ubezpieczam przyjaciela, a on ubezpiecza mnie i tak biegniemy, jeden drugiego ubezpieczamy, asekurujemy. את ליבי נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה לילה לילה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור אני זוצות נדליק את הלהבה ובחיבור אני זוצות נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שברון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת